jedyne w Łodzi. No i działamy w obszarze kosmoenergetyki klasycznej. Staramy się propagować tą wiedzę, prowadzimy szkolenia, pomagamy, uzdrawiamy. Temat dzisiejszego spotkania jest związany z wampiryzmem energetycznym. Dlaczego taki temat? Według nas jest to jeden z podstawowych problemów, z jakimi borykają się ludzie, osoby, które chcą uwolnić się, z więzów właśnie negatywnych wpływów, różnego typu czynników, zjawisk, a także ludzi. Proszę Państwa, wykład ten będzie składał się z następujących części, więc na sam początek będzie to podstawa teoretyczna, jak mniej więcej, czym jest podłączenie wampiryczne, wampiryzmu energetycznego, jak je rozpoznać, tak? Następnie, kto może być wampirem, pod jakie czakry następują podłączenia, jak wygląda ta charakterystyka związana z określonym podłączeniem pod dane czakry. Następnie, jak zdiagnozować podłączenie wampiryzmu energetycznego, w jaki sposób za pomocą metod konwencjonalnych poradzić sobie z wampirem, w jaki sposób za pomocą metod tutaj tej energii duchowej poradzić sobie z wampirem, w jaki sposób odłączyć podłączenie wampiryzmu energetycznego, żebyśmy po prostu tego się pozbyli. Również za pomocą kosmoenergetyki metod energii duchowej, a także za pomocą metod konwencjonalnych będę to mawiał. Także takie mamy po prostu części. Myślę, że sobie z tym jak najbardziej poradzimy. I proszę Państwa, rozpoczynam. Czym jest wampiryzm energetyczny? Jest to destrukcyjne oddziaływanie na inną osobę celem pozbawienia jej życiowej energii. Oddziaływanie to może odbywać się za pomocą myśli, mowy, czynów oraz zachowania lub zaniechań. Gdy po jakimś zdarzeniu, rozmowie, sytuacji, spotkaniu czujemy się gorzej, boli nas głowa, jesteśmy ospali, ktoś się do nas podłączy. Proszę Państwa, czyli destrukcyjne oddziaływanie. No. Do tej pory większość z Państwa znała destrukcyjne oddziaływanie za pomocą właśnie jakichś komunikatów werbalnych, czy za pomocą jakiegoś zachowania, które Państwo nie akceptowaliście, zupełnie żeście się z tym nie zgadzali. To Was denerwowało. A ja teraz tutaj mówię, że tego typu zachowanie można konkretnie nazwać. To jest wampiryzm energetyczny, to jest wysysanie. Dlaczego wampiryzm w ogóle? Dlatego, że jak wiecie, wampir taki klasyczny wysysa krew, prawda? Natomiast wampir energetyczny wysysa energię. Prawda? To jest jakby ten element. Dlaczego wysysa? Dlatego, że potrzebuje tej energii. Najczęściej wampiry nie są w stanie w inny sposób pozyskać energii życiowej, tylko za pomocą właśnie takiego zniewolenia, za pomocą takich negatywnych działań związanych właśnie z pozbawianiem energii innym osobom. I tutaj ten ostatni akapit związany z identyfikacją określonego zachowania, określonego zdarzenia. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie po jakimś spotkaniu czujecie się Państwo właśnie z bólem głowy, ospali, znudzeni, znużeni, pełni negatywnych myśli, macie jakiś taki absmak intelektualny, tak? Oznacza to, że coś na tym spotkaniu było nie tak. To spotkanie może być w szerszym gronie, to spotkanie może być face to face, czyli cztery oczy. Jeżeli po danym spotkaniu czujecie się Państwo pełni nadziei, pełni wiary, pełni pozytywnej energii, rozkręceni, nie możecie spać pół nocy, to wtedy to spotkanie miało odpowiedni balans. Zostaliście naładowani energią, zostało Wam coś przekazane. Wyszliście z pełną wartością dodaną. I tak od tego momentu proponuję, żebyście Państwo identyfikowali te zdarzenia i te sytuacje w swoim życiu. Czy po danym zdarzeniu jestem po prostu bez energii, czy po danym zdarzeniu jestem dobudowany, naładowany energią. Tak mniej więcej to należy zrobić. Czyli mamy destrukcyjne oddziaływanie. Ale w jaki sposób? Za pomocą słów, za pomocą myśli, czy za pomocą zwykłego zachowania bądź zaniechania można oddziaływać destrukcyjnie? Jak najbardziej można. Wyobraźcie sobie Państwo, że mamy związek i prawda, kobieta prosi mężczyznę, słuchaj, wyrzuć śmieci. I powtarza to przez dwa dni z rzędu, po trzy razy dziennie. W końcu zacznie się irytować, zacznie się w niej coś burzyć, a mężczyzna nic nie robi. On po prostu zaniechuje swojego działania.
Mógłby te śmieci wyrzucić po godzinie, po dwóch godzinach, bo akurat w danym momencie, kiedy usłyszał komunikat, nie ma czasu, ale zaniechał tego działania. W związku z tym na skutek zaniechania powoduje stan irytacji, powoduje stan poddenerwowania. Te śmieci zaczynają tam fermentować, zaczyna się ten worek ruszać, prawda? I coś tam nawet niekorzystnie dla tego mieszkania jest wpływ. W związku z tym to takie jest mniej więcej zaniechanie. To jest zaniechanie. Czyli coś powinienem podjąć się określonego działania, nie podejmuję się tego działania. Myślę pozytywnie, myślę negatywnie. Oczywiście destrukcyjny wpływ za pomocą myśli to są myśli negatywne. Zaraz będę to szczegółowo omawiał, ponieważ jest za pomocą myśli ten wpływ na człowieka, ten wpływ na życie jest najbardziej destrukcyjny. Jest to związane z tym, że niestety jest ten myślotok u ludzi, zupełnie bez opamiętania. Mowa to jest werbalizacja. Jeżeli Państwo znacie Biblię, to wiecie, że słowo, na początku było słowo, słowo ciałem się stało i tak dalej. Ciągle jest to słowo. Słowo może zniszczyć, słowo może dać nadzieję, słowo może zbudować, słowo może zrujnować wszystko, może działać destrukcyjnie. Dlatego właśnie bardzo ważny jest taki ten werbalny przekaz, werbalny komunikat, jeżeli Państwo go używacie, w celu właśnie wzmocnienia, jak ja to mówię, wzmocnienia pozytywnych cech, pozytywnych tutaj elementów w naszej współpracy, w naszym związku, czy wokół nas. To jest jakby ten, to jest to, co jest bardzo ważne. I mamy zachowanie. W przypadku zachowania, no to jest to w przeciwieństwie oczywiście do zaniechania. Ktoś się zachowuje w sposób nieakceptowalny przez nas. Niezgodnie z konwenansami, rażący w sposób, który nas bardzo mocno dotyka. Oczywiście wzbudza nasze emocje, negatywne emocje, wzbudza coś, co prawda, burzy się w nas przeciwko tej formie zachowania. I teraz, proszę Państwa, celem między innymi tego naszego dzisiejszego spotkania jest uzmysłowienie Państwu, czym jest ten wampiryzm energetyczny, a także pokazanie, że istnieją konwencjonalne sposoby odcięcia wampira od nas, to jest jedna rzecz, a także istnieją, a także jak toczy się życie terapeuty kosmoenergetyki w zakresie właśnie unikania wampirów. To tyle jakby takiego wstępu i jeszcze tylko po prostu powiem, że tutaj nasza delegacja w ciągu ostatnich kilku dni wróciła z Moskwy, o czym Państwo już wiecie. Mamy w naszej szkole do dyspozycji nowy blok kanałów, jest to blok częstotliwości Majów. Bardzo, bardzo dobrotliwy, bardzo silnie działający blok. Jesteśmy tutaj zadowoleni z współpracy z naszym rosyjskim partnerem. Zresztą zaraz będzie informacja na stronie internetowej właśnie o tym. I myślę, że po prostu w tym kierunku, czyli blok częstotliwości Majów jest to jakby inny system. Jeżeli przyjmiemy, że kosmoenergetyka to jest jeden system, kosmoenergetyka klasyczna, czyli blok buddyjski, magiczny, magisterski to jest jeden system, to blok częstotliwości Majów to jest zupełnie inny system, troszeczkę inaczej działający, też bardzo, bardzo skuteczny. Myślę, że większość z Państwa się w najbliższych tygodniach o tym przekona niejako na własnej skórze. I przechodzę dalej. Proszę Państwa, zacznijmy od początku. Werbalizacja, oddziaływanie za pomocą mowy. Chyba najbardziej powszechne polega na wywoływaniu kłótni, sporów, nic nie wnoszących dyskusji. Opowiadaniu o swoich problemach rodzinnych, losowych, zdrowotnych, innych. Plotkowaniu, narzuceniu swojej woli poprzez wydawanie bezsensownego polecenia. Polecenia, które nie rozumiemy, polecenia, które mi się nie zgadzamy. Mamy opór, żeby to polecenie wykonać. Wszelkiego typu przejaw agresji słownej. Osoby normalne bardzo często spotykają się z tego typu przejawem wampiryzmu właśnie energetycznego. Często nie zdają sobie sprawy, tak? Jesteśmy w pracy, a spotykamy się na kawie, spotykamy się na piwie i następuje ta wymiana informacji. O czym najczęściej rozmawiamy? No oczywiście o naszych problemach, nie o sukcesach. Nie wspieramy się, nie dzielimy się doświadczeniami, tylko że ja to jestem chory, mnie to nie idzie, to się stało. Dlaczego w ten sposób?
Dlatego, że wówczas nawet ten nieświadomy wampir, nasz znajomy czy znajoma, próbuje w nas wzbudzić, prawda, pewien żal, pewien smutek, pewien poczucie winy, że mi nie dojdzie, mnie to jest fantastycznie, prawda? I w ten sposób próbuje od nas zasać energię. Ja zachowuję się w takich, znaczy już teraz nie mam absolutnie takich przypadków, takich sytuacji, ale do tej pory jak coś takiego miałem, to zachowałem się bardzo, bardzo konkretnie, werbalizując komunikat, że wszystko, co ci się przydarzyło, na wszystko, co ci się przydarza w życiu, zapracowałeś sam. Czyli jesteś za to odpowiedzialny. No, jest to dość twardy komunikat. Trzeba mieć troszeczkę siły, trochę odwagi, żeby coś takiego powiedzieć, bo to jest po prostu powiedziane, to jest jak taki policzek, tak, troszeczkę. Że tutaj nie masz mi się, nie roztkliwiaj mi się nad sobą, bo to wszystko, co ci się stało, wszystkie twoje choroby, wszystkie twoje zdarzenia, to sobie sam napracowałeś, kolego. Także spójrz w lustro, bo tam odpowiedzialny stoi za to, co się zdarzyło. Ja sobie tak to radziłem. Myślę, że część z Państwa też już jest gotowa, żeby tego typu komunikat przekazywać. I trzeba tutaj bardzo precyzyjnie mówić. Taki komunikat może spowodować następujące rzeczy. No, że ktoś się na nas obrazi. No cóż, tak się musiało stać. Albo, że jednak weźmie sobie to do serca i wówczas nastąpi ten ciąg dalszy i dlaczego ja tak właśnie myślę. I wówczas macie Państwo pole, prawda, żeby tego człowieka troszeczkę chociaż naprawić. Także tutaj jest, ale na pewno dotkniecie wampira, bo ktoś się po prostu obruszy i nagle stwierdzi, że te treści są zupełnie nie na miejscu wygłaszane. Tak samo sprawy związane z plotkowaniem. Co inna sprawa, rozróżnienie pomiędzy przekazywaniem informacji w celach administracyjno-organizacyjnych a plotkowaniem jest bardzo miękka i bardzo płynna. Tutaj należy widzieć tą granicę, rozróżniać tą granicę. Narzucenie swojej woli poprzez wydawanie bezsensownego polecenia. W przypadku, gdy jesteśmy szefem, bardzo łatwo jest to ukrócić, ponieważ często pracownik może nie widzieć tyle, co my. No i mówimy, proszę, żebyś zrobił to i to i to, ponieważ spodziewam się uzyskać taki i taki, taki efekt, ponieważ jest mi to potrzebne do tego i do tego. Krótki komunikat wyjaśniający od razu mówi, że od razu pozwala nam na zniwelowanie tego. W przypadku, gdy my jesteśmy podwładni i dostajemy tego typu polecenie, które kompletnie burzy nasze poczucie, prawda, wartości, tożsamości, jest niezgodne z regulaminem firmy, albo nie daj tego, żeby to było niezgodne na przykład z obowiązującym systemem prawnym. Proszę Państwa, tutaj trzeba zachować się bardzo twardo. Uprzejmie proszę, szefie, uważam, że to polecenie jest niezgodne z regulaminem obowiązującym w naszej firmie, proszę o wydanie polecenia na piśmie. Krótko i na temat. Tutaj potrzeba mieć naprawdę twardy charakter już, żeby dojść do takiego poziomu, ale mówię Państwu, że jeżeli raz to zastosujecie, drugi raz to zastosujecie, to więcej nie będzie potrzeba tego stosować. Dlaczego? Dlatego, że ta druga strona będzie Was próbowała nagiąć dokładnie do tego momentu, do którego Wy dacie się nagiąć. Tak? Czyli jeżeli we mnie atakują jak tylko mogą, to znaczy, że ja daję, ja pozwalam na te ataki. Jeżeli ja mam tą obronę bardzo daleko ustawioną, to wszyscy doskonale o tym wiedzą, że ze mną się po prostu pograć nie da. Bo ja się z tym nie zgadzam. I gwarantuję Wam, że jeżeli szef nie będzie taki sam jak Wy, to nie będzie w ogóle żadnego polecenia. Nie będzie żadnego pisma. Bo on doskonale będzie wiedział, że papier to jest papier, to zostaje. I to może zostać wykorzystane wszędzie. Także zwróćcie Państwo uwagę, ale to już potrzeba pewnej siły. To jest oddziaływanie za pomocą mowy. Czyli mamy do czynienia z kłótniami, ze sporami, mamy do czynienia z cichymi dniami, z jakimiś sfoszeniami, jakimiś tutaj wzajemnymi blokadami, tak? Mamy do czynienia z wzajemnym wypominaniem sobie, a ty to tu, a ty to tu, a ty to i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to można, jest szereg książek, które uczą, w jaki sposób merytoryczny kłócić się, w jaki sposób prowadzić spory ze sobą. Rozmawiamy tylko o sprawie, nie wyciągamy wnętrzności, nie wyciągamy historii.
prawda? Tak ogólnie rzecz ujmując. Natomiast pewnym przecież też takim sporem może być tak zwana metoda burzy mózgów, czyli wypracowywania pewnego niestandardowego rozwiązania w danej sytuacji, które jest nam bardzo potrzebne do pracy. Natomiast to też jest spór, tylko chodzi o to, żeby to, ten spór nie miał konotacji osobistych, żeby emocje były trzymane stosunkowo na wodzy, żeby interesy były w jakiś tam sposób reprezentowane i żeby to wszystko było pod kontrolą, żeby się nie wymknęło. Żeby się nie wymknęło. Prawda? Żeby się nie wymknęło. To jest jakby taka wizualizacja tego. Oddziaływanie za pomocą zachowania. Czyny i zaniechania. Czyny i zaniechania. Chyba najbardziej powszechne w tym obszarze to agresja, działanie wbrew woli, zaniechanie z premedytacją, obraźliwe zachowanie, zachowanie wskazujące na lekceważenie i nieszanowanie. Jeżeli przechodzimy od komunikatu werbalnego do czynów bądź zaniechań, jest to już naprawdę gruba sprawa. Jest to już naprawdę gruba sprawa i oznacza to, że w tej osobie, która która w ten sposób się zachowuje, mamy już osobę, która jest naszym potencjalnym przeciwnikiem, potencjalnym wrogiem, chce dla nas jak najgorzej. Chce dla nas jak najgorzej, prawda? Bo no, agresja fizyczna bez komentarza. Bez komentarza. To nie powinno się zdarzać. Tutaj trzeba bardzo precyzyjnie i szybko reagować, wykorzystując formalne możliwości tego systemu. Jeżeli trafia do Was pacjentka, gdzie u niej w rodzinie jest agresja, to prawda, oczywiście jak najbardziej energie kosmiczne to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony szybciutko niejako w cudzysłowie wymuszacie kontakt z opieką społeczną, wymuszacie kontakt z pomocą formalną ze strony systemu. Są telefony, można to sobie po prostu ułożyć wszystko w głowie. Nie ma tutaj problemu. To jest bardzo ważny element, żeby być na to gotowym. Mniej istotne są późniejsze kroki. Ważne, żebyście byli na to gotowi, żeby Wasza intencja była. Najczęściej już nie będzie takiej potrzeby, ponieważ pacjentka się drugi raz u Was nie zjawi, bo się przestraszy Waszej dynamiki i chęci działania. Ale to dla mnie nie ma znaczenia. Ważne, że ja jestem w blokach startowych, jestem gotowy na to działanie. Jeżeli ona by chciała dalej iść, to ja tu jestem, ja ją wspieram. Prawda? To jest jakby ta działanie wbrew woli. Oczywiście mniejszy kaliber. Ja poproszę o coś, a dostaję coś tam zupełnie innego. No, dlaczego to się mogło zdarzyć? Źle wypowiedziany komunikat. Ja na samym końcu listy jest dopiero z premedytacją działanie wbrew woli. Na samym końcu listy u mnie. Natomiast jeżeli to już wykryję, no to już jest czerwone światło i wówczas są to bardzo precyzyjne komunikaty i konsekwencje w tym obszarze. A jeżeli ktoś nie ma takiej mocy i takiej możliwości, no to po prostu przestaje współpracować, nie chce mieć z taką osobą nic do czynienia. Zaniechanie właśnie z premedytacją. Tak, proszę o coś, nie dostaję tego. Proszę o coś, nie dostaję tego. No, tutaj trzeba to podzielić w zależności od tego, z kim mamy do czynienia. Czy rozmawiam z moim przełożonym, czy rozmawiam z podwładnym, czy rozmawiam z osobą współpracującą ze mną, prawda, na tej zasadzie. Często, no ja na przykład sobie tak ustawiłem mój rytm pracy, że moi podwładni są często, prawda, osobami, z którymi bardzo mocno współpracuję. No i daję jeden, drugi, trzeci komunikat, mówię, kim ja jestem. Mówię, że te moje komunikaty to nie jest tylko chęć narzucenia większej pracy, tylko że to, co zostanie zrobione, to jest dobre dla rozwoju kariery danej osoby. Jeżeli po jednym, po drugim czy po trzecim komunikacie ktoś no, nie jest w stanie adekwatnie zareagować, proszę bardzo, to jest Twoje życie, ja jestem tutaj obok Ciebie, będziesz chciał pomocy, jestem do Twojej dyspozycji, ale życie niech się toczy w Twoim własnym rytmie. Zobaczymy, jak ono się skończy. Zobaczymy, jak się ono się po prostu skończy. Także tutaj to jest jakby tego. Obraźliwe zachowanie. Absolutnie nieakceptowalne. Absolutnie nieakceptowalne. Tak? Wówczas nie reagujemy. Przebaczenie jest tutaj tym elementem, który działa najlepiej dla nas, najlepiej dla naszej duszy. Generalnie rzecz ujmując, jeżeli jesteśmy terapeutą kosmoenergetyki, może nie na tym początkowej fazie rozwoju, ale później już, to nas nie da się skrzywdzić. My tylko i wyłącznie przebaczamy, zapominamy o temacie,
A jeżeli tam od czasu do czasu dojdzie do nas komunikat, co się dzieje z życiem, co się dzieje w życiu tej danej osoby. Jeżeli to już jest, mamy do czynienia z zaawansowanym terapeutą bądź z mistrzem, to to osoba, która zaatakowała mistrza, no, wskazuje się na to bardzo poważne problemy życiowe. Na bardzo poważne problemy życiowe. Natomiast funkcją tego jest przebaczenie, jest zapomnienie. No cóż, stało się, to nie ma problemów, nie mam. To nie jest też tylko coś takiego, że ja ci przebaczam i to wszystko, tylko że proszę bardzo, za 2-3, za 3 tygodnie, za 4 tygodnie, jeżeli jest jakaś okazja do relacji, do wzajemnego kontaktu czy do podjęcia współpracy, proszę, jestem otwarty, chcę współpracować. Najczęściej oczywiście nie będzie chęci współpracy ze mną, ale ja jestem tutaj otwarty i to jest bardzo szczere, to idzie z mojego serca. I to jest właściwie prawdziwe przebaczenie. Czyli nie ma w ogóle historii. To jest prawdziwe przebaczenie, a nie ja przebaczam, ale tak naprawdę to ty żyjesz na plutonie, ja żyję na uranie i to tak to wygląda. Nie, nie. Ja przebaczam i jestem dalej otwarty na tą osobę. To jest bardzo trudne i nie jest to proste, żeby sobie taki nawyk wyrobić, ale mówię wam, że to się naprawdę udaje i jest niesamowicie skuteczne, ponieważ przebaczenie jest najsilniejszą bronią, jeżeli tak mogę to powiedzieć, w tym naszym świecie. Właśnie przebacz. Zachowanie wskazujące na lekceważenie i nieuszanowanie. Tutaj wszystko to wygląda, ja powiem szczerze, że tak jak ja obserwuję na przykład siebie z tej perspektywy, no już tutaj magistra, profesora w kosmoenergetyce i innych systemach, to ja wielu rzeczy nie zauważam. Jakby ta moja percepcja ma charakter nieliniowy, czyli dzieje się coś, dzieje, nawet coś się zadziało. Ja w ogóle nic i potem znowu się dzieje. I potem na przykład dopiero wieczorem albo na drugi dzień, a Ty w ogóle zauważyłeś, jak on się zachował? Coś tam tego i tak dalej? Mówię, nie, no co ty, nie zachował się tak. Tak, zachował się. No i rzeczywiście druga osoba mi mówi, że się tam ktoś tak zachował i tak dalej, ale ja tego kompletnie nie zauważyłem. Jest to rodzaj też, forma jakiejś takiej, nie wiem, wypracowanego mechanizmu obrony. Jest to mi zupełnie niepotrzebne, w związku z tym moja jaźń tego zupełnie nie zauważyła, nie przyjęła, albo zauważyła i nie zrozumiała, jak państwo chcecie. I tutaj mamy do czynienia właśnie z taką agresją, zakółkiem. Tutaj jest już ewidentnie egregor rządzi tym lewym dolnym obrazkiem, tak? Lewym dolnym obrazkiem. Zakółkiem. Nie denerwujcie się państwo, jak siedzicie zakółkiem. Jeżeli nie stoimy w korku, jeżeli coś się wydarzyło, będziecie doświadczać sytuacji, że sobie jedziecie i wiecie, że macie skręcić w prawo i nagle w cudzysłowie budzicie się 100 metrów za skrzyżowaniem. O rany. Dlaczego? Ano z bardzo prostej przyczyny. Jakbyś skręcił w prawo, to może na tej drodze po skręcie coś by cię złego spotkało. Albo byś za szybko był w pracy. Albo byś się spóźnił do pracy. Albo tam właśnie był wypadek. Albo tam nietrzeźwy kierowca jechał, którego ty już na tych prawach nie masz możliwości spotkać. Tak to się właśnie dzieje. Ja się wtedy bardzo cieszę, aha, wszystko jest dobrze, mam ochronę. Bardzo się wtedy zawsze z tego cieszę. A jeżeli ktoś coś mnie zatrzymuje na drodze, coś mnie zatrzymuje na drodze, spokojniutko, po prostu nic nie dzieje się bez przyczyny. Mam być w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Tu się nic nie dzieje bez przyczyny. Zupełnie inna sytuacja jest w momencie, kiedy mieszkamy w dużym mieście i permanentnie stoimy w korkach. Permanentnie na korki schodzi nam 40-60 minut dziennie. Jest to zdecydowany sygnał, że jest to się powtarza dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, że funkcjonujemy w takim otoczeniu, że ten nasz czas jest wysysany przez tego, w cudzysłowie, miejskiego egregora, który zabiera nam te 60 minut dziennie na dojazd i powrót. Nie jest to korzystna sytuacja i można to zmienić, ale wymaga bardziej zaawansowanych działań. Tutaj mam takie definicje. Zaniechanie. Jest to powstrzymanie się od działania, które na podstawie określonej normy powinno by nastąpić. Zaniechanie to rodzaj nagłego, wymuszonego czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi zakończenia wykonywania działania lub procesu. Zaniechać oznacza zaprzestać czegoś lub zrezygnować z czegoś. Zaniechanie, teraz państwa nie będzie dotykać zaniechanie. Zaniechanie jest charakterystyczne już, potrzeba do tego, żeby uniknąć zaniechania, może inaczej powiem, przepraszam, źle to zacząłem. Generalnie rzecz ujmując, wszyscy doświadczamy zaniechań. Dopiero
zbudowanie siebie, zbudowanie wibracji swojego biopola, zbudowanie siły swojego charakteru powoduje nam to, że jesteśmy w stanie uniknąć zaniechania, że jesteśmy w stanie w sposób poprawny, właściwy zareagować na to, co nas otacza i z czym się nie zgadzamy. Podam przykład tutaj jednego z naszych kolegów. Trafiła osoba po krótkiej diagnozie, nawet nie osoby, tylko dziecka, zostało wykryte bardzo silne podłączenie wampiryczne, nienaturalnie duże jak u dziecka. No i jedno pytania, podejrzenie molestowania przez jednego z rodziców. No i oczywiście, prawda, no sugestie, czy to jest, i tutaj bez jakichś komentarzy rozmydlone i tak dalej, natomiast no kolega precyzyjnie już w blokach startowych i jak osoba zjawiła się drugi raz na spotkaniu, proszę bardzo, tu są pisma, tu jest MOPS, tu jest jednostka policji, działamy razem i dopiero wtedy, o rany, to tak, tak właśnie, tak, nie wolno, trzeba się przeciwstawić, ale na szczęście tu się obyło bez takich radykalnych działań, bo nie było to potrzebne, aczkolwiek podłączenie w dalszym ciągu istnieje, w dalszym ciągu jest, tylko nie ma tego, bym powiedział, pierwiastka, który nazywa się właśnie to molestowanie małoletniego, tak? Także zwróćcie Państwo uwagę, tak to wygląda. I to bardzo ciężko jest, żeby się zmobilizować, co ja? Mam pisać pismo do MOPS-u, ja mam pisać pismo do policji, żeby kogoś wyciągać, kogoś ratować? No właśnie, czy na przykład, prawda, ja, Radek Pastusiak, powinienem to robić, czy nie powinienem? No da, spokój, nie będę w ogóle tego robił, to jest kompletnie bez sensu. Przecież co ja się będę wtrącał w kogoś życie? Akceptuję to zaniechanie, no cóż, nie będę tego robił. No tak, a jak na przykład za pół roku albo za rok się sytuacja odwróci tak niekorzystnie dla mnie, że zostanie wykryte jednak to molestowanie i wypłynie ono na wierzch. I na przykład pacjentka w zeznaniach powie, no bo ja byłam tutaj u takiego pana Pastusiaka, I on o tym wiedział. No to, prawda, bardzo szybko jest, panie Pastusiak, wiedział pan o tym, czy nie wiedział? No i jeżeli sobie prześledzimy paragrafy kodeksu karnego, to jest rzecz ścigana z urzędu. To jest rzecz ścigana z urzędu. I w związku z tym pewnie jako pracownik uniwersytetu, jako profesor miałem z tym dość poważne komplikacje. Także w związku z tym, ale to tak tylko ad vocem mówię, jak ja mniej więcej do tego podchodzę. Słuchajcie, przechodząc dalej, oddziaływanie za pomocą myśli. Powiedziałem, że jest najbardziej destrukcyjne. Życzenie śmierci, porażki, choroby, wypadku, klęski. Klasyka. Gniew, złość, uraza, zemsta, przechwalanie się. Pogarda, nienawiść, strach, trwoga, zazdrość, zawiść, pożądanie rzeczy, partnera, bądź nawet jego dzieci. Że ty masz takie fajne dzieci, ja bym chciał takie same mieć. To jest właśnie to. Czyli zobaczcie, ile tego jest. Tutaj nawet jeszcze nie wszystko wykropkowałem. Zawiść. Dotyka to każdej grupy zawodowej, wszystkich warstw społecznych. Nie miejcie wątpliwości, że zawiść na poziomie pracowników samodzielnych uczelni jest mniejsza niż zawiść na poziomie robotników budowlanych fizycznych. Jest taka sama. O co może być zawistny pracownik budowlany? A będzie zazdrościł, że ten to ma lepszy szpadel, z lepszym sztylem, że bardziej jest wyrobiony i mu się lepiej pracuje, albo ładniejsze, nowsze rękawice dostał. A z kolei profesor będzie zawistny o to, że ktoś, prawda, ma ładniejszą okładkę na książce, albo fajniejszych doktorantów do siebie przyciąga. To jest właśnie to jest to myślenie. Rzeczy, które na przykład ja muszę sobie uświadamiać, bo kompletnie nie jestem tego świadom, że to tak może być. Jak ja sobie to uświadamiam? No niestety, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, musiałem spojrzeć w jeden, w drugi, w trzeci umysł kolegów z budynków wokoło, przejeżdżając obok jakiejś tam budowy samochodu, spojrzałem w jeden, w drugi, w trzeci umysł pracowników, co tam pracują. To tego typu myśli są. Tak to właśnie wygląda. To jest właśnie ta zawiść. Jeszcze raz, zasługujemy dokładnie na to, co mamy w życiu w danym momencie i co nas spotyka. Dziękujmy za to. Bądźmy szczęśliwi z tym. Oczywiście,
Łatwiej powiedzieć, trudniej wykonać, trudniej to wszystko jest zrealizować. Szczególnie te bardzo negatywne, z pierwszej kropki, te elementy, śmierć, porażka, choroba, wypadku, klęska. Często ja też łapię się, nawet niedawno się złapałem na tym, że prawda, słuchałem dowcipów i najgłośniej śmiałem się z dowcipów takich, gdzie po prostu coś się komuś nie udało, to wtedy to i tak to rozchachiwało, że to było coś niesamowite. Albo przeglądam na YouTubie różnego typu wypadki i tak dalej, to tak samo, złapałem ja siebie. Najgłośniej śmiałem się i mnie najbardziej rozbawiało, najbardziej byłem sobie szczęśliwy, gdy ktoś zupełnie coś nie spodziewa. Idzie i buf, poślizgnął się na rozlanej wodzie i się przewrócił. To wtedy było, ojej, jakie to jest fajne, jakie to jest super ekstra. Oczywiście, trudno mi jeszcze po prostu to skomentować, czy tak powinienem się zachować, czy tak się nie powinienem zachować. Jest to ewidentny element komizmu sytuacyjnego, a nie tam jakiegoś życzenia, że ja akurat temu człowiekowi na filmiku, na YouTubie życzę, żeby on się przewrócił na rozlanej wodzie. Nie. Komizm sytuacyjny, ta sytuacja mnie po prostu rozbawiła i to właśnie jest ten sposób. Także to nie ma jakiegoś tam głębszego podtekstu. Tylko na tym przykładzie, bardzo prostym, zwróćcie Państwo, jak ludzie reagują właśnie. Jak reagują, tak? Tak więc to jest ten element. Gniew, złość, uraza, zemsta, prawda? Pogarda i nienawiść. To wszystko są myśli. Myśli. Strach, trwoga. To również jest ten element. Strach i trwoga to jest pożywka. To jest pożywka dla pewnych sił z niższych światów. W pewnym momencie ta strach i trwoga może przerodzić się w sytuacje lękowe, które będą przekładały się na nasze zdrowie, na nasze życie. Te sytuacje lękowe będą powodowały nadmierne chudnięcie, wrzody żołądka i jeszcze inne rzeczy z układem trawiennym. A później również na układ nerwowy się będą przekładały, tak? Zazdrość, zawiść, pożądanie rzeczy. Przecież jest w dekalogu, nie pożądaj. Wprawdzie tylko żony bliźniego swego, ale i jest i żadnej rzeczy, która jego jest. Ty masz w tym momencie dokładnie tyle, co ci się należy. Chcesz mieć więcej? Proszę bardzo, rób porządek w swoim życiu. Masz tą swoją miseczkę z tym swoim życiem. Tutaj jest dziura. Przytykaj te dziury, załataj te dziury, będzie mniej kapało. I w ten sposób mniej stosuj rozdawnictwa siebie. Będzie ci lepiej w życiu. A jeżeli chcesz radykalnej, szybkiej poprawy, proszę bardzo, zapraszamy do Łodzi, do naszej szkoły. Kto może być wampirem? Dziecko, rodzice, małżonek, małżonka. Dlaczego dziecko? Z bardzo prostej przyczyny. Jest dziecko, które wymaga, na początku oczywiście jest ta opieka, kilkanaście lat, ale później i synek ma 25 lat, ciągle jest zaopatrywany i 30 lat, i 35 lat. I tylko to nie jest zaopatrywane na skutek inwencji mamusi, tylko że synek już sam się tego domaga. W końcu 40-latek mama. Ja już mam 40 lat, weź mi przepisz mieszkanie, mama. Prawda? No ewidentny wampir. Mama, daj mi tutaj 1000 zł, bo muszę tutaj pojechać. Prawda? Wampir, który może właśnie w ten sposób się zachowywać, może w inny sposób ograbiać z energii, który przede wszystkim może swoimi problemami zakażać matkę czy ojca. Swoimi problemami. Jest to bardzo trudne, żeby w ten sposób się oddzielić. Ale jeżeli Państwo na samym początku stawicie się dobrze w stosunku do swoich dzieci. Dziecko jest to dusza, która w ciele dała Wam, została Wam dana na kilkanaście lat opieki, od niemowlęctwa do powiedzmy 18-20 roku życia i to jest wszystko w temacie. A potem proszę bardzo, jesteś wolna. Ja tylko Ci przekazałem, robisz dobrze, to jesteś, to tak masz. Robisz źle, to masz tak. Proszę bardzo, Twoja droga jest, żyj sobie tutaj, żyj sobie. Myśląc w ten sposób, jeżeli w ten sposób to Państwo zaimplementujecie w swoim życiu, to już po 40 jesteście Państwo wolnymi ludźmi, de facto. Bo młody człowiek sam się sobą zaopiekuje. Jesteście kompletnie wolnymi ludźmi, biorąc pod uwagę, że grubo ponad 100 pożyjecie, macie 100 lat na realizację swoich planów, swojego życia. To jest bardzo dużo czasu, wiele spraw dobrych można zrobić. Rodzice, taka sama sytuacja. Niedawno spotkałem swojego znajomego, który powiedział, że on jest największym ze słoików, które dojeżdżają do Warszawy.
Ja mówię, dlaczego? Dlatego, że co tydzień, jak ja przyjeżdżam tutaj, to wyjeżdżam z 10 kilogramami słoików. Oj, to jest rzeczywiście dość sporo. I wiesz, co ja robię? Wywalam wszystko z lodówki, do kosza, wstawiam nowe i tylko muszę czatować, kiedy mamusia raz w miesiącu przyjedzie na inspekcję, wówczas wywalam wszystko oprócz dwóch słoików, żeby były, że ja je na bieżąco. Ale mówię, no ale dlaczego? Bo to pewnie jest bardzo dobre. No tak, tylko jak ja pracuję do 20-21, to ja już nie mam siły. Ja mam siłę, żeby piwo wypić wieczorem. A lunch jem za kilka złotych w stołówce firmowej. Trudno było mi odmówić po prostu racjonalności tego zachowania. Mówię, no to słuchaj, no to może w takim razie uprzejmie wytłumacz mamie, że to nie tędy droga jest. Nie mogę, bo ona się na mnie obrazi i powie, że chcę ją zamknąć w szpitalu psychiatrycznym i to, i to, i to, i to, i to, i to. W każdym razie, nie będę tutaj mówić, co tam dalej się wydarzyło, ewidentnie tutaj bardzo silne przywiązanie matki do syna spowodowało, że no, tego typu sytuacje, jakby nastąpiły. I czy małżonek? Tutaj mogą być relacje następujące. Jeden z małżonków jest wampirem do drugiego i vice versa, tak? Albo małżonka do małżonka, albo mąż do żony, albo wzajemnie się wampirują, na przemian. Raz. Dlaczego w ten sposób? Jeszcze raz powtarzam. Dlaczego wampir jest wampirem? Bo nie potrafi w inny sposób zdobyć energii. Co to znaczy w inny sposób? Za pomocą dobra, za pomocą modlitwy, za pomocą medytacji, za pomocą dobrych uczynków, za pomocą od innych ludzi. W jaki sposób najprostszy sposób zdobyć energię od innych ludzi? Uśmiechać się. Uśmiechać się do ludzi. Uśmiechać się do świata. Uśmiechajcie się do świata. 5 uśmiechów dziennie, z powrotem dostaniecie 15-20. Już jesteście zbudowani, już macie dobry humor. O rany. A co to jest właśnie dobry humor? Wylewa się z was energia. Ale to trzeba się uśmiechać. Oczywiście, gdy jesteśmy w stosunkowo skomplikowanej sytuacji, trudno jest ten uśmiech wzbudzić w sobie, wygenerować ten uśmiech. Ale to jest bardzo ważna rzecz, żeby jesteśmy samotni. Jednym z elementów, prawda, takiej w cudzysłowie pracy domowej, który zupełnie niedawno zaleciłem, proszę bardzo. Mówię do dziewczyny, jesteś wśród znajomych, twoja praca domowa to jest. Masz spowodować swoim zachowaniem, swoim słowem, swoim gestem, mimiką, żeby choć jedna osoba dziennie do ciebie się uśmiechnęła. Myślisz, że to było tutaj? Nie. To było tu. To prawie ponad siły. Jeszcze ciągle się osóbka z tą pracą domową zmaga. Bo to nie jest takie proste. A to wystarczyłoby się tylko uśmiechnąć. To nie ma szans. To tylko w Rosji, jak się uśmiechacie, to po prostu cię nie odpowiedzą uśmiechem. Ale tutaj 5 uśmiechów, na pewno dostaniecie 3 z powrotem. Proste jak nie wiem co. No tak. Ale dla niektórych zupełnie poza zasięgiem. Także zwróćcie uwagę. Szef podwładny. Bardzo trudna sytuacja. Gdy mamy szefa, który jest wampirem energetycznym, to nie dość, że on swoim potencjałem stanowiska wyższego, wyższej hierarchii, tego, że on jest szefem, swoim mikroegregorem, którym się obudował, będzie was wysysał. No to tutaj trzeba się bardzo precyzyjnie przeciwstawić, ale nie jest to również niemożliwe. Jest to również możliwe. Podwładny. Jak podwładny może być dla mnie wampirem? Ciągle będzie przybiegał co 5 minut i wymagał ode mnie podjęcia decyzji, nawet w kwestii, czy on ma teraz iść do toalety, czy nie. No chwilę, moment. Nie tędy droga. Tutaj trzeba bardzo precyzyjnego, asertywnego zachowania. Proszę bardzo, podwładnych przyjmuję od 13 do 13.30. A co mnie obchodzi, że 20 osób stoi w kolejce? Ja mam tylko pół godziny. Potem mam inne sprawy. I w ten sposób. Obcy człowiek. W przypadku obcego człowieka, wystąpienie wampiryzmu w przypadku obcego człowieka jest troszeczkę trudniejsze do wykrycia. Dlaczego? Co może być? Podam przykłady, w jaki sposób obcy człowiek może zawampirować. Jestem sobie na targach i nagle podchodzi człowiek, który pyta, no tak, ale ta kosmoderyka to jest fajna. Ale czy wy wierzycie w Boga? No tak, wierzymy oczywiście, jak najbardziej. A czy Bóg jest na drugiej stronie Księżyca? I zaczyna mi zadawać kompletnie pytania od czapy, zupełnie odjechane,
gdzie ja w jakiś sposób tego, jak tylko widzę człowieka, ja już w tym momencie jestem tak zbudowany, że jak tylko widzę człowieka, nie, pan się do nas nie nadaje, niech pan już idzie dalej. Z taką reakcją to żaden normalny nie wytrzyma. Bo to jest tak silne, nie znam człowieka, ale go zobaczyłem i już go odpycham. Niech pan już idzie, do nas pan nie. Natomiast no, my jesteśmy, no dlaczego w ogóle się poddajemy takim wpływom? Bo jesteśmy grzeczni, bo jesteśmy mało asertywni, jesteśmy uprzejmi, uczą nas tego. Bądź grzeczny, odpowiadaj, proszę, dziękuję, to. Poddawaj się, tak? Dlatego ktoś do nas podchodzi i zasysa, zadając kompletnie bezsensowne pytania, bo gdy te pytania są merytoryczne, dotyczą zabiegów, dotyczą oddziaływań, dotyczą długości, dotyczą tego, to jest zupełnie inna sprawa. To jest zupełnie inna sprawa i wówczas te moje odpowiedzi są jak najbardziej tak. Ale gdy są tak zwane filozoficzne, zupełnie nie mają, mają tylko jakby spowodować przyspieszoną pracę mózgu u mnie, czy ja to odpowiem, czy nie odpowiem, czy sobie poradzę, czy nie poradzę, to ja od razu widzę, że to nic nie tego. Niektóre wampiry są tak bardzo silne, że patrzą bezpośrednio w oczy, jest kontakt silny wzrokowy, że nawet ostatnio spotkałem taką sytuację, że w przejściu widziałem, że wampir zasysa z koleżanki, ja ją złapałem, chodź, bo tutaj zaraz się zajęcia zaczynają, chodź, musimy w tego, a ona tak stała i jeszcze tak, a ja tam wyciągam. To było coś niesamowitego, i nie odciągnąłem, niestety, bo to jest tak silne, tu każdy sam musi o sobie decydować. Ja to widzę, prawda? Natomiast no, chodzi o to, że też po prostu musimy być tutaj czujni. Czarny mak. W przypadku są osoby, które z premedytacją czynią zło. Są osoby, które z premedytacją, tak jak Państwo tutaj jesteście, to jest jakby druga strona skali, druga strona wahadełka. Spotykają się też tak samo jak my. Tylko nie rozmawiają o tym, jak uczynić, żeby świat był lepszy, żeby zbudować siebie, żeby być bardziej zdrowym, tylko jak jeszcze bardziej zniewolić ludzi. Jak za pomocą sił zła, za pomocą negatywu usidlić, zniewolić, wyssać i w konsekwencji doprowadzić do fizycznej destrukcji danej osoby. Są to czarni magowie. W tym obszarze również się mieszczą czarownicy voodoo, pewna kategoria szamanów, czy to z Ameryki Północnej, czy z Południowej, ci, którzy zaprzedali się ciemnej stronie. Tak? To są właśnie ci ludzie. Co to są za ludzie? Czyli są to ludzie, którzy mają pewnego typu rytuały, pewnego typu procedury i pewnego typu moc indukowania w sobie emocji, negatywnej emocji, gdzie za pomocą tego uderzają w normalnego człowieka, w jego biopole, powodują wyłom, powodują uszczerbek energii i tam, gdzie padło, jeżeli tu, no to jest, powiedzmy, problem z układem trawiennym. Jeżeli tu, to jest sercem z płucami. Jeżeli padło na górę, to są zmiany w obszarze mózgu, to są zmiany w obszarze percepcji. To człowiek się zachowuje jak chory psychiczny. Normalny człowiek przed czarnym magiem ciężko jest mu się ochronić. Dlaczego? Z powodu niemania wiedzy. Z powodu braku wiedzy. Jeżeli Państwo będziecie dalej szli w kierunku tej wiedzy, którą niesie kosmoenergetyka, bo przede wszystkim kosmoenergetyka to jest wiedza, jak żyć, to będziecie widzieli, że gro osób wokół Was to się porusza tak. Tu mogę użyć, tu jest stół chyba, tak? A tu jest klatka, to ja sobie zapalę. Ślepi we mgle, zamknięte oczy kompletnie. Zamknięte oczy. My coraz bardziej te oczki mamy coraz bardziej szerzej otwarte. Zupełnie inaczej postrzegamy świat. Zupełnie inaczej postrzegamy zachowanie ludzi. Zupełnie inaczej postrzegamy losy ludzi. Znamy ciąg przyczynowo-skutkowy. Dlaczego coś się wydarzyło i jakie będzie miało dalej konsekwencje. My jeszcze tego nie wiemy. My nie patrzymy w przyszłość. Ale wiemy, że to na pewno będzie miało takie, bądź takie, bądź takie, bądź takie konsekwencje. Bum! Za pół roku stało się. Jakiś cios losu przyszedł. Tak to właśnie wygląda. W związku z tym podstawowym niemożnością obrony przed czarnym magiem jest brak wiedzy, że to jest oddziaływanie czarnomagiczne. Mało która osoba, ja osobiście tylko znam jedną, która się orientuje, że to jest oddziaływanie czarnomagiczne. I dopiero wtedy może coś zrobić. Jako normalna, co może zrobić? Modlitwa, medytacja, są narzędzia, są instrumenty, które w sposób niejako taki sztuczny mogą zwiększyć wibracje biopola. Wszelkiego typu biorezonanse,
biostymulatory, jak najbardziej to można zrobić. Jak najbardziej to można zrobić. Ale najlepszą obroną to jest skorzystanie z usług osoby, która w sposób stały będzie budowała wibracje biopola. Nie do 100 tysięcy w skali Bowisa, tylko do 500, do miliona, do 1,5 miliona. Do 1,5 miliona. Tutaj już potrzeba naprawdę silnej osoby. Kosmoenergetyka jest jedną z tych metod, które można wykorzystać. Które można wykorzystać. Tak więc tutaj tak to wygląda. Proszę Państwa, kontynuując moje rozważania, kto może być wampirem? Dobrze. Dobrze. Podłączenia wampiryczne. Podłączenia następują pod konkretne miejsce, pod czakry. Czyli mamy czakrę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Mamy manipurę, mamy anahatę czwartą, mamy wiszurę piątą i mamy trzecie oko i mamy szóstą i siódmą, tak? Podłączenia pod konkretne czakry mają swoją specyfikę. Mają swoją specyfikę. I powodują u nas konkretne objawy, konkretne dolegliwości. Proszę Państwa, podłączenie pod jedynkę bądź pod dwójkę to tak zwane podłączenia systemowe. Najczęściej one występują w, jak pytam, czy to podłączenie jest z życia zawodowego, czy z osobistego, to w 75% przypadków dostaję, że to jest podłączenie zawodowe, czyli z mojego życia zawodowego. No, kto się podłączył? Szef albo egregor mojej firmy. Jak egregor? Co to jest egregor? Egregor, czyli zbiór, czyli pewna inteligentna chmura energii, która funkcjonuje w moim przedsiębiorstwie, która zmusza mnie do określonego zachowania. Do zachowania, które nie zawsze jest zgodne z moim przekonaniem. Wówczas następuje podłączenie. Kiedy na pewno nie ma podłączenia pod jedynkę bądź pod dwójkę? Wtedy, kiedy poniedziałek rano się budzicie i jesteście pełni werwy, szczęśliwi jesteście. Dlaczego? Bo jeszcze cały tydzień roboty przed wami. To jest cudowna sprawa. Cały tydzień, całe 5 dni, a jeszcze w weekend można pracować. To wtedy na pewno żaden egregor firmy się pod was nie podłączy. Albo jest po prostu za słaby, bo wy w swoim bytem troszeczkę inaczej działacie. Pod trójkę, czyli pod manipurę. To jest dłoń nad pępkiem. To są podłączenia mieszane. Tu mogą być podłączenia już związane z osobistymi zaangażowaniami, a także z podłączenia związane z sprawami z firmy. Czwóreczka, czyli anahata. Moje wyrażanie, moja miłość do siebie, do najbliższych, do świata. Zdecydowanie podłączenia z życia osobistego. Przede wszystkim do kobiet. Dzieci, kobieta, dziecko, albo dziecko, kobieta, małżonek, kobieta. Albo nawet, albo dzieci ojciec, czy małżonka mąż, prawda? To jest to, czyli moja miłość. Jest, ktoś żeruje na mojej miłości, ktoś żeruje na mojej wrażliwości. Następuje wówczas podłączenie pod anahatę, pod czwartą czakrę. Pod czwartą czakrę. I wówczas jak długo ja to będę w stanie wytrzymać? Gdy to podłączenie ma charakter stały i rozszerzający się, zaczyna fiksować serduszko. Zaczyna być problem z sercem. Zaczyna być problem z sercem. Piąte. Podłączenia z życia osobistego lub zawodowego również. Zawodowego. Czyli mnie, ktoś mnie diagnozuje pacjentkę, widzę podłączenie. Która czakra? Piąta. Wielkość 15 cm. Kto pani nie pozwala się w domu wypowiedzieć? Kto panią blokuje? Kto panią blokuje? Małżonek? Dzieci? Kto? Mama? Prawda? Niemożność wypowiedzenia się. Niemożność wypowiedzenia się. Szósta, siódma czakra. Bardzo groźne. Podłączenia z życia osobistego. Te podłączenia mają charakterystykę opętania. Dlaczego? O ile podłączenia na poziomie 5 cm, bo to widać jak makarony, na poziomie 5 cm, pod jedynkę czy pod dwójkę, powodują pewne komplikacje, ale najczęściej ich nie zauważamy. To podłączenia większe niż 5 cm, większe niż 5 cm pod szóstą i pod siódmą czakrę powodują już zmiany w zachowaniu. Zmiany w zachowaniu. Co to mogą być za zmiany w zachowaniu? A na przykład, albo moja sąsiadka to odkurza 2 razy dziennie. Czy to jest normalne, żeby odkurzać 2 razy dziennie?
Czy to jest już nienormalne? No tak, bo ona nie chce mieć, żeby koty mrauczały pod biurkami. No tak, ale dwa razy dziennie? To ja mam szyszynę i odkurzam raz w tygodniu i jest dobrze. I da się żyć. A ona nie ma żadnego zwierzaka i dwa razy dziennie jedzie. 10 razy na tydzień odkurzaczem. Czy to jest normalne, czy nienormalne? To pytanie każdy sam. Czy widzicie po prostu pewne odchylenia w zachowaniu, tak? Czy to może być jakieś natręctwa, czy liczenie, nadmierne liczenie kroków, liczenie kartek, cokolwiek, co was razi, co jest odchylenie. Od razu szósta, siódma czakra muszą być podłączenia. Ja tutaj mówię o takich bardzo lightowych problemach, lightowych. Ja nie mówię o konkretnych zdiagnozowanych jednostkach chorobowych psychicznych, typu schizofrenia. Bardzo często schizofrenicy czy osoby na przykład z chorobą dwubiegunową, są to osoby, które mają taką czy inną fazę opętania. Podłączenie potężnego byta, które kompletnie wpływa destrukcyjnie na ich życie.